Witam na kanale Aktywna Słowianka. Słuchajcie, dzisiaj gość, moja inspiracja, moja nauczycielka, moja dobra koleżanka, Aga Bera. Witam Ciebie. Witam, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj zagościć dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj trochę nie temat słowiański, tylko temat jogi kundalini, ponieważ Aga jest moją nauczycielką jogi kundalini, to ona mnie do jogi kundalini zainspirowała, ona mi pokazała pierwsze ćwiczenia, pierwsze medytacje, przeczytałam pierwsze artykuły na temat jogi kundalini właśnie u Agi. I ponieważ ja już kończę swój kurs zaraz i będę też mogła Was już prawilnie uczyć, w związku z tym zaprosiłam dzisiaj Agę, żebyśmy sobie pogadały o jodze, jak to z nią jest, co to w ogóle jest, jak tego używać i co daje. Bardzo się cieszę. Słuchaj, Aga, ja tam czasem opowiadam dziewczynom, jak to było ze mną z jogą kundalini, skąd ona się wzięła u mnie w życiu, ale pewnie dziewczyny będą też ciekawe, jak to u Ciebie było. Czy Ty trafiłaś na tą jogę w jakimś szczególnym momencie swojego życia, czy to było tak, że ona po prostu do Ciebie przyszła, no tak o, jak jakieś tam inne zajęcia, czy inna praktyka? Przyszła do mnie dwa razy. Pierwszy raz właśnie tak sama. To był taki czas, kiedy ja miałam, mój syn był mały, jeszcze malutki, był bardzo malutki, niemowlak. I ja wtedy szukałam czegoś, nie wiem dlaczego, po prostu tak przyglądałam sobie internet i wtedy już uczyłam jogi, praktykowałam jogę, uczyłam innych rodzajów jogi, form jogi. I wtedy się pojawiła mi joga kundalini. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy tylko przeczytałam o tym, zobaczyłam jakieś tam zdjęcie praktyki, ja już wiedziałam, że to jest ta, jak chcę tą jogę praktykować, ja już wiedziałam, że to jest to, ale wtedy nie miałam takiego dostępu jeszcze mocnego, jeszcze kiedy tak łatwego. I jakoś to tak zostało, ale tak dosłownie niedługo później, także to musiałam troszeczkę narobić, dobrze, to ja się jeszcze tutaj zorientuję, ale jeszcze wtedy tak tylko, to tylko było takie po przeczytaniu, to już mnie zainteresowało, ale kilka już później, miesięcy później właśnie u mnie zdarzyła się taka sytuacja ciężka i taki wypadek, no wypadek, taka traumatyczna sytuacja i ja byłam bardzo, przeszłam emocjonalnie tą sytuację. O tym opowiadałam też zresztą na moim podcaście, także pewnie niektórzy te osoby to słyszały już, ale dobra, powtarzam się. No i wtedy pamiętam to jak dziś, że ja się strasznie trzęsłam. Po prostu ja nie mogłam się uspokoić. No i dostałam jakieś środki uspokajające. Wzięłam te środki uspokajające, dwa dni. Ja przez te dwa dni czułam się w ogóle nie w sobie, bo wiesz, ja już praktykowałam jogę i dla mnie takie w ogóle bardzo, bardzo mocne, że reaguję na jakieś takie rzeczy przeciwbólowe i w ogóle to były jakieś w ogóle mocne środki, które ja i tak wzięłam chyba tylko 1/4 tej tabletki. Ja po prostu się czułam, jakby była obok siebie. Tak sobie myślę, kurczę, ja mam syna, ja tutaj prowadzę jogę, a ja bym była po prostu na jakimś haju. Ja po prostu nawet tutaj nie było takie nieprzyjemne w ogóle, nie byłam w ogóle, wiesz, tak jesteś nauczona w tej jodze, w świadomości, a tu nie jesteś w ogóle w sobie. No i po dwóch dniach kolega mi mówi do mnie, ale przecież ty powinnaś spróbować jogę kundalini. No i ja mówię, ale aha, faktycznie, ja mi się wtedy tak pomyślałam sobie, ty przypomniałam się tej jogę kundalini i wtedy też znalazłam coś na internecie. Praktykę na internecie z Maja Finnes się nazywa, nie pamiętam, że dobrze wymawiam jej i znalazłam coś i pamiętam, że ten moment, kiedy ja zrobiłam kryję, ja po prostu jak ręką odjął, także to były dwa dni na tabletkach, trzeci to była ta kryja i ja już nie wzięłam tabletki oczywiście tego dnia i już nie potrzebowałam żadnych tabletek. Oczywiście ten proces jeszcze trwał, bo te wszystkie rzeczy, które później to nie było takie pstryknięciem palca i ja już sobie zrobiłam praktykę, minęło, ale od tego momentu zaczęłam praktykować i tak praktykuję do teraz, także to nie było przerwy od wtedy. Praktycznie. No, także tak się zaczęło. No ja właśnie, wiesz co, ja też, moja historia jakby jest związana z lekami na nerwice, no to chyba podobny w ogóle problem.
I przyszedł taki moment, że ja już pomyślałam, że ja już nie chcę tych leków, trochę dłużej je brałam niż ty, ale jak skończyłam je brać, to jeszcze takimi falami gdzieś tam przychodziły do mnie te stany takie nerwicowe, właśnie jakieś takie trzęsienie się i tak dalej, jakieś niepokoje i w ogóle. I sobie myślę, nie no, ja muszę coś znaleźć, co mi pomoże sobie z tym poradzić samej, bo ja już nie chcę tych leków. No i wtedy trafiłam na ciebie, kochana. I po prostu, i to tak samo było, jak mówisz, że pierwsza praktyka i w ogóle kurka, wow! Ja po prostu czułam, ja pamiętam, że to była pierwsza praktyka taka na odporność u ciebie w Satnam Klubie. I ja po prostu czułam, jak z każdym ćwiczeniem rozgrzewa mi się jakby inna czakra w ogóle, po prostu niesamowite. No i też sobie pomyślałam, to jest to i to będzie moje. Już na stałe. Ja pamiętam takie uczucie miałam, o tym też mówię często, takie wiesz, to był listopad, ponuro, wiesz, tak jak się nie chce w ogóle człowiekowi wyjść z domu, a ja wychodzę z domu i mi się wydaje, jak wszystko, świat jest taki piękny, jak przed różowe okulary. Tak. Pamiętam, że to takie było, ja po prostu aż frunęłam nad ziemią, po prostu tak się czułam dobrze, nie? W tej praktyce, także to było niesamowite. I to się często dzieje na początkach. Znaczy nie mówię teraz, oczywiście jak my praktykujemy długo już, to też te efekty są, tylko się jakby do nich się przyzwyczajamy i mi się wydaje, że już ich tak nie odczuwamy tak mocno, jak właśnie ta euforia na początku, co potem niektórych zniechęca, bo potem niektórzy chcą cały czas czuć tą euforię. A to jest tak jak zakochaniem się, tak? Zakochujemy się, to są te motyle w brzuchu na początku, a potem ta miłość inaczej, transformacja jest, tak? Jest duża inaczej, to wszystko działa, cały czas jest mocno, ale już nie ma tego może tej euforii takiej i tak samo jest z jogą kundalini. Tak jest. Chociaż jest tak, nie wiem, czy ty to też przeżywałaś, ale jak rozmawiałam z dziewczynami, to dużo to miało i to też niezależnie, wiesz, jakby od jogi i kundalini, to samo dzieje się też w gimnastyce czasem, że na początku jest właśnie takie wow, matko, jakie to jest super, a potem zaczynamy praktykować i gdzieś przychodzą jakieś takie rzeczy, które, nie wiem, coś zaczyna nas boleć, albo jakieś nawet zapalenie jakiejś części ciała się dzieje, albo jakaś właśnie zniżka formy taka psychiczna, czasem jakieś lęki się też odzywają i tak dalej. I to jest taki moment, który mam wrażenie, że często po tym ludzie mówią, że nie praktykuj jogi kundalini albo tam gimnastyki słowiańskiej, bo to ci zaszkodzi, tak, bo można zwariować albo się rozchorować albo coś takiego, nie? Tak, tak to jest. I właśnie to jest jakby pomyłka, dlatego że te rzeczy, które nam wychodzą, to są te rzeczy, ja to porównuję do porządków, tak? Możemy sobie mieszkać w pięknym domu, ale wiesz, wszystko jest pięknie odmalowane, ale tylko otworzysz szafę, to wszystko się wyrzuca, już wypadają rzeczy. Więc my chowamy, żeby nie było widać pod dywan, pod wszystko. Ale tak naprawdę aż czasami jest nieładny zapach, bo tam coś gnije od środka. Już teraz takie daję przykłady. No, już takie bardzo epitety. Ale to jest to. I co się dzieje? Stwierdzamy, dobrze, koniec, ja chcę ten cały dom posprzątać. To wyciągamy rzeczy. No i na początku, jak wyciągniesz te rzeczy, to na początku robisz, o Jezu, po co ja zaczęłam te porządki, po prostu, bo wszystko wyrzucisz, teraz musisz to segregować, wyrzucać w ogóle. Więc to nie jest takie, więc tak samo jest, my robimy porządki w naszym systemie, w naszym ciele, nie tylko fizycznym, ale emocjonalnym również, nawet przede wszystkim, chociaż to jest bardzo połączone. I możemy sobie przez całe życie przejść i nie ruszać. Ja kiedyś miałam taką koleżankę, która mówi, a ja nawet wtedy była o psychologu. Ona mówi, nie będę do psychologa, bo ja wolę nie ruszać tych wszystkich rzeczy, bo potem jak zacznie, to w ogóle już nie ten. I to na tej samej zasadzie, tak? Z jogą właśnie. Ale czy to wtedy żyjemy w takiej nieprawdzie, żyjemy w takim po prostu w jakimś programie i to takie przejść nasze życie. No, mówimy często, życie jest za krótkie, trzeba z niego korzystać. To moim zdaniem właśnie to, po to jest, bo jest za krótkie życie, żeby żyć tak w ogóle nieprawdziwie, więc dlatego trzeba jak najszybciej zrobić te warstwy, pościągać, odblokować te wszystkie, bo wtedy znajdujemy naszą prawdę, jesteśmy my sobą. No, tak jest, to w ogóle jest niesamowite, jak, bo część ludzi ćwicząc jogę i jogę kundalini i ćwicząc też gimnastykę słowiańską, jakby doznaje różnych rzeczy takich od razu, nie? Że na przykład, nie wiem, no dziewczyny płaczą albo mają jakieś tam inne odczucia albo od razu z dnia na dzień widzą, że w ogóle się świat zmienia i tak dalej. No i dla tych to jest takie wow, nie? A część jest takich ludzi, którzy nie mają tych odczuć takich,
takich bardzo na wierzchu i takich namacalnych i praktykują i praktykują i praktykują i słuchają tych wszystkich innych, których się tam nie wiadomo co dzieje w czasie tej praktyki i się łatwo mogą zniechęcić, bo czekają na jakieś efekty, a tych efektów nie ma i wydaje się, że to w ogóle jest bez sensu włożony trud. Efekty są, tylko nie są takie namacalne, dlatego że na pewno to jest niemożliwe, żeby tam się nic nie działo. Na pewno się dzieje, tylko właśnie my słyszymy tam ktoś opowiada, a ja widzę tu kolory, a u mnie płacz, a ja coś tam. I teraz taka osoba, która nie przeżywa tych wszystkich rzeczy, sobie myśli, okej, to coś chyba nie tak. I tym bardziej zaczyna blokować, bo zaczyna chcieć to czuć, bo chce to czuć. I czeka na to, czeka. I wtedy jakby zmienia się w ogóle cel. Czyli zamiast myśleć o tym, okej, co ma być, to będzie. Tam, gdzie ma płynąć, tam, gdzie się uzdrawia, tam się uzdrawia. Ale my czekamy teraz na te znaki. To tak jak takim... I teraz nie wiem, tak się mówiło, niewierny Tomasz, a może to nie był niewierny Tomasz, który bardzo chciał taki znak, tak, żeby po prostu, że bardzo chcemy, żeby, bo inaczej w to nie uwierzymy. A nas też joga tego uczy, nie tylko joga, właśnie to, żeby uwierzyć w to, tak, że nie musimy mieć tych znaków. I oczywiście będą osoby, które będą miały takie, ale ja na przykład nie mam aż takich, ja nigdy nie miałam, miałam to takie właśnie, że pod tych, ale nie miałam jakichś takich specyficzne. Oczywiście miałam takie momenty, dużo we mnie wychodziło złości, pamiętam, i płacze, i różne dramaty, i tak dalej, i tak dalej. Miałam taki dramatyczny rok, w ogóle po całej pierwszej mojej rok praktyki jogi kundalini, to był wielki jeden dramat w moim życiu. Właśnie ja to wszystko wyrzucałam. Ale mój też! Teraz z perspektywy patrzę, to aż kurczę się dziwię, że wytrwałam. To u mnie było jeszcze wtedy tak, że to było związane też z osobą, z mój były partner, który wtedy był ze mną. Chyba mi był dany przez wszechświat specjalnie, właśnie taka toksycznie po prostu relacja i ta toksyczna relacja jeszcze mi w tym pomogła. Tak naprawdę z perspektywy czasu ja to widzę, czuję to, znaczy tak sobie to rozpoznaję, że to było po prostu mi dane po to, żeby szybciej jeszcze to wyszło, więc tam było po prostu wszystko wychodziło. No, ale nie chciałabym wrócić do tego czasu. Cieszę się, że już to przeszło, ale jest tak, że na początku takie rzeczy mogą się dziać i to jest właśnie fajne też to, że my sobie bardziej zdajemy z tego sprawę z później, także nie bójcie się, bo to też teraz tak trochę możemy przestraszyć, tak? To też nie jest, że każdy tak ma. Jak się jest w tym procesie, to czuję go, potem z perspektywy czasu dopiero to widzimy, a faktycznie, to był mocny czas, to ja to czułam, tak? Tak. Bo jak się jest tak z dnia na dzień, w tej praktyce, to tego tak nie czuć. Dopiero właśnie, i to tak samo z perspektywy czasu mam wrażenie, że bardziej widać, jak to zadziałało, tak? Że jak patrzę wstecz, jak z dnia na dzień, to nic się nie dzieje. Sobie ćwiczę i po prostu sobie ćwiczę, nie? I medytuję. Natomiast jak spojrzę na to, jaka byłam miesiąc temu, rok temu, to po prostu to dopiero widzę jakby tą zmianę, która nastąpiła, takimi małymi kroczkami, że wydaje się, że niezauważalnymi, a to jest w ogóle inna bajka. Dokładnie. I to też nie jest tak, bo teraz nie chcemy tutaj was straszyć, że to nie wiadomo jakie rzeczy, bo to też jest dużo dobrego, fajnych rzeczy. Także są takie emocje, ale dużo jest właśnie ta euforia na początku, no bo te motyle w brzuchu, motyle w sercu, to wszystko takie świat inaczej, więc to jest piękne, więc niech nie skupiamy się też na tych wszystkich rzeczach, na tych takim oczyszczeniu, na tych brudach, tylko też skupiamy się na tych fajnych rzeczach, tak? Bo to też jest tylko ten czas, także potem po jakimś czasie, tam już minie rok, dwa, trzy, to już nie czujemy tych takich euforii, więc to jest też początek, więc to jest fajne. To się wszystko układa. Musiałam tutaj coś wyłączyć, bo pipka, nie wiem, czy to u mnie, czy to gdzie, ale coś mi tutaj... Słyszałam. A nie słyszałaś, to może to się w ogóle nie nagrywa ani nic, ale coś mi tutaj trąbiło w tym komputerze. Tak jest, bo ja w ogóle mam takie wrażenie i to też chciałam z tobą jakby poruszyć ten temat, no bo dla mnie nie jest problemem wstać codziennie rano i poćwiczyć, tak? Bo ja na przykład jestem rannym ptaszkiem i ja w ogóle lubię ten taki tryb życia, że zaczynam od czegoś dla siebie, od gimnastyki i niezależnie od tego, czy to była joga, czy to była gimnastyka słowiańska, czy to są jakieś tam inne praktyki, to ja w taki sposób funkcjonowałam już od lat. Więc łatwo jakby mi jest wstać nawet tą godzinę wcześniej, żeby poćwiczyć. Natomiast jest mnóstwo takich osób, które mają z tym ogromny problem. I myślę sobie, ostatnio właśnie tak sobie myślałam, że tak naprawdę dopóki się nie doświadczy tego, co ta joga daje,
tak, jakie są korzyści z jej ćwiczenia, to trudno je zmobilizować. Jak się już zacznie i się zaprzesz na początek, ten, nie wiem, tam powiedzmy te 40 dni sobie zrobimy obiecanie, to potem czujemy, że to jest po prostu, że już strach przerywać, bo jest tak cudownie i tyle się rzeczy dzieje, nie? Dokładnie. Też masz tak? Też tak mam, oczywiście, ale też powiem szczerze, że są też momenty kryzysu, tak? To tak samo w praktyce, kiedy robimy te 40 dni, ale to jest coś takiego, że nas troszeczkę to uzależnia, boimy się przerwać, bo potem jak to będzie, ale mi się wydaje, że w miarę praktyki, im więcej praktykujemy, tym bardziej się przyzwyczajamy do tego, że to jest jakiś stan fajny. Znowuż takie daje, ja do wszystkiego porównuję dzisiaj, ale to tak porównuję, nie, no nie, może nie porównam, ale w każdym razie musimy się do tego przyzwyczaić, że to jest, że to jest ten stan, bo też musimy pomyśleć sobie o tym, że praktyka jogi na macie i to jest to nasze narzędzie, ale tak naprawdę wszystko się dzieje w ciągu tej dnia, czyli po praktyce, przed praktyką, po praktyce. Czyli to, co my robimy na macie, to jakby włączamy ten guziczek, ale potem w ciągu dnia te wszystkie rzeczy cały czas pracują ze sobą. Więc to nie jest też tak, że tylko właśnie przez te 45 minut czy przez tą godzinę jesteśmy, a potem sobie już to nie działa. Dlatego też bardzo ważna jest ta regularna praktyka, bo my musimy tak codziennie sobie ten guziczek podłączyć, tak? Tak jakbyśmy codziennie, nie wiem, zrobili jakieś rytuały, to musi być do tego kontaktu musisz naładować, tak? Energię trochę doładować, a potem to działa. Także to nie jest tylko ta energia, która ma działać podczas tej praktyki, ale tak naprawdę dopiero w ciągu dnia. Stąd też często osoby mówią, że podczas praktyki jest wszystko pięknie, fajnie, a potem po praktyce godzinę później nagle płacz, nagle śmiech, nagle przychodzą różne rzeczy i to wszystko, bo to się wszystko potem tak dzieje. Także nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie Katarzyna, które mi zadałaś, czy zjechałam z tematu. Wszystko jest dobre, co się tutaj zadziewa. W ogóle takie mam wrażenie jeszcze odnośnie właśnie jogi kundalini, że te takie rzeczy, takie zmiany, które w ogóle przychodzą, to są takie zmiany dotyczące naszego jakby też zaufania do życia, do tego, co przychodzi do nas, bez lęku, bo my jako ludzie często mamy takie, po prostu się boimy, tak jak nawet powiedziałaś, że Jezus, tak jest fajnie, że się boję przerwać, żeby nie wróciło wszystko to stare na przykład, czy coś takiego, więc w wielu rzeczach funkcjonujemy po prostu z lęku tak naprawdę, a mam wrażenie, no straszne, nie? Fajnie, że to ty mówisz, dlatego, że też często dostaję pytania, jakby, czy mogę na przykład robić, nie wiem, 5 medytacji dziennie, bo chcę robić to, nie przerwać, albo na przykład pracuję z tym, czy mogę już przerwać i to jest z poziomu lęku, bo my wtedy z poziomu lęku boimy się, właśnie przerwę tę medytację, to może już teraz wszystko wróci do wcześniejszego, a my powinniśmy unikać z poziomu lęku, tylko z poziomu serca wychodzić, tak? No to jest łatwo powiedzieć mi. Ja wiem o tym, że jak ja to pytam, okej, fajnie się mówi, tak? Tylko jak to poczuć, że to jest z poziomu lęka, czy to jest z poziomu serca. Ale to na tego też uczymy się praktykując jogę, czy medytację, właśnie tej świadomości. Czy to ja robię dlatego, że boję się, że porównuję dzisiaj, ale ja porównam do jakiego tego. Ja robiłam sobie posty sokowe rok temu. Ty wiesz, Katarzyna, że robiłam posty tak sokowe. No i jak właśnie, to było takie trochę podobne. Też ja wpadłam w taką pułapkę lekką, dlatego że na tym poście sokowym pięknie, lekkość, taka czystość i w ogóle. I potem wychodzenie z tych postów sokowych podałam w takie właśnie podobne. Ojej, czy ja mogę teraz wyjść? Przecież jak ja teraz wyjdę, to ja teraz zacznę, co ja mam jeść? Jak ja mam w ogóle jeść teraz? I potem wracałam co chwilę, bo potem nie, muszę znowu wrócić do tego tematu, bo to tak na tej samej zasadzie. I to było z poziomu lęku, bo ja się bałam, czy ja będę też tak się dobrze czuła wychodząc z tego. I to tak samo z tej medytacji. Dopiero teraz doszłam do tego, że tak, post sokowy to jest moja praktyka, ale ja cały czas jestem w tej lekkości, potem kontynuuję oczywiście innym trybem, już sposobem odżywiania, czy tak dalej, tak? Ale wcale nie muszę być 24 godziny na dobę tylko na soku, żeby mieć to poczucie. Tak samo też nie musimy 24 godziny na dobę medytować, tylko mamy nasze medytacje, które nam pomagają, a potem funkcjonujemy w życiu. Zresztą yoga kundalini według jogi Bhajana, który nam ją przekazał, oni ją tak nam przekazał właśnie dla nas mieszczuchów. W cudzysłowie chciałam powiedzieć mieszczuchów, w tym sensie nawet nie wiem, czy nazwać mieszczuchów. Osob, no, dla takich ludzi zachodniego świata, tak, nie? Którzy mamy nasze rodziny, którzy mamy pracę codzienną, mamy obowiązki, czyli nie mamy czasu, żeby po prostu rano wstać i od świtu do zachodu słońca medytować, tylko mamy też inne rzeczy i to ma funkcjonować dla nas właśnie w taki sposób, że ta praktyka na nas działa cały czas, mimo tego, że nie jesteśmy na tych, na Himalajach, na czubku góry, tak? No, tak jest. Także
Ja też mam takie właśnie, fajnie, że poruszyłaś ten temat, bo ja sama mam takie tendencje do takiego wpadania w taką ascezę trochę, mam wrażenie. Na posty sokowe to może jeszcze nie moja bajka, ale takie, nie będę jeść słodyczy, a ponieważ jestem dosyć twarda w takich postanowieniach, jak już sobie coś postanowię, to tak jak z tym ćwiczeniem, to się tego trzymam. Większy problem mam z odpuszczeniem niż z tym, żeby zrobić coś, co sobie obiecałam, że nie będę tam jadła czegoś tam, że nie będę jadła kolacji, że przechodzę na powiedzmy te okna żywieniowe takie, ten post przerywany, czy jak to się tam nazywa, że od godziny 15 już nie jem do 8, tak, żeby tam było ileś tam 15 czy 16 godzin, nie? I w pewnym momencie złapałam się na tym, że taką mam tendencję do takiego wpadania w ascezę, że tego kawy już nie, alkoholu nie, czegoś tam nie, słodyczy nie i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież tak naprawdę to życie też mamy po to, żeby się nim cieszyć. I że to słowo i pojęcie umiar jest jakby, mam wrażenie, czasem takie najważniejsze po prostu w naszym życiu. I że znowu to, o czym mówisz, że to, że jak sobie odpuszczę, to nie wiadomo, co będzie, to jest znowu z poziomu lęku, tak? I że fajnie jest, i to jakby joga kundalini i gimnastyka słowiańska też w tym pomaga, być w takim po prostu zaufaniu do tego, co się wydarza, i że jeśli ja już wiem, że ja potrafię nie jeść tych słodyczy, albo potrafię nie pić kawy, albo coś tam innego, to jak raz po raz napiję się kawę i zachwycę się aromatem jej, to tylko zrobi mi dobrze, a nie źle, nie? Dokładnie, ja mam tak samo, ja jestem do Ciebie bardzo podobna w tym, bo ja też mam takie właśnie, jak już robię sobie to postanowienie, to podam na 100% i tak trudno mi jest, mam dokładnie to samo, także rozpoznaję siebie w tym, ale też do tego doszłam właśnie do tego, że musi być umiar we wszystkim, tylko że ja też zauważyłam coś innego, że właśnie często mam tak, teraz tak mi się dzieje, że mówię sobie, no przypuśćmy, ja sobie zupełnie, teraz przechodzimy z jogi na odżywianie, ale dobra, nie jem przypuśćmy w ogóle glutenu, ani nie jem na biało. A kiedyś uwielbiałam sery, uwielbiałam szczególnie sery brie, takie wiesz, jeszcze ja lubiłam taką mieszankę, która jest w takim zdrowym odżywianiu w ogóle niedopuszczalna, czy jadłam winogrona z serem, gdzie to jest właśnie niedopuszczalne. Ja ostatnio... Ja też uwielbiam i jeszcze orzechy włoskie do tego. Tak, ale według właśnie odżywiania nie powinniśmy tak się odżywiać, bo to jest niedobre połączenie dla nas. No i powiem szczerze, że ja... Właśnie, ktoś mi się, też zostało pytanie, czy ja tak grzeszę, w cudzysłowie, więc tak zgrzeszyłam i sobie pomyślałam, a zrobię sobie dzisiaj taki dzień, właśnie zjem winogrona z serem. Teraz pomyśleć sobie w ogóle, jakie to jest grzeszenie, tak? No jakbyśmy z innej perspektywy. Straszne! Ale no i zrobiłam. I powiem Wam szczerze, że to, że jak Ty mówisz, to było takie fajne na początku, a, ale potem wcale mi to tak nie smakowało już, tak szczerze mówiąc. Także ja też do tego zauważyłam to, że jak mamy taką zachciankę, sobie coś tam już postanowimy, to im bardziej będziemy mówić nie mogę, tym ona będzie bardziej tym zakazanym owocem i będzie nas do niej mówiło. Więc pozwolić sobie, i najczęściej ja już zauważyłam, że kiedy ja sobie pozwolę, to potem stwierdzę, ale teraz nawet mi nie smakuje. Jeszcze nawet te winogrona z tym serem to było jeszcze w miarę, to jeszcze może popracować na tym pewnie, ale lody, ja uwielbiałam lody. Więc jak ja teraz je czasami jeszcze skuszę, za każdym razem jest takie rozczarowanie, bo po prostu jest tak mi słodko, no naprawdę nie ma w ogóle wyjścia. Więc sobie myślę w ogóle, po co ja to w ogóle jem, bo mi to wcale to już nie jest moja prawda, tak? To było kiedyś inaczej. Więc tak to jest, ale moim zdaniem do wszystkiego musimy dojść właśnie, żeby to samo odchodziło, a nie żebyśmy my sobie tak mówili, nie mogę, bo na przykład, nie wiem, ktoś tam powiedział, Aga Berana powiedziała na tym, że ja robię tak, to teraz muszę też tak robić. Nie, moim zdaniem to musi być samo, to musi być właśnie nasza prawda. I to jest nasza prawda prawdopodobnie, że przypuśćmy, mamy nie jeść mięsa czy coś, ale nie jesteśmy zawsze na to gotowi, bo to tak jakbyśmy byli tą cebulką, która ma te wszystkie warstwy i my dopiero musimy dojść do którejś warstwy, kiedy będziemy, ten będzie naszą prawdą, okej, ja jem w taki sposób albo robię to w taki sposób i najpierw muszą te warstwy jedne zejść. Więc no i to joga kundalini właśnie nam te warstwy, obiera nas z tych warstw, nie? Tak. Takie mam wrażenie, że po prostu teraz po tych tam, powiedzmy, ty ćwiczysz znacznie, znacznie więcej. Ja praktykuję jogę kundalini tak naprawdę codziennie i porządnie i w dużych ilościach od 2 lat. I przychodzą do mnie takie rzeczy, że ja już po prostu nie mam na to ochoty, tak? Że ja nie mam ochoty w ogóle na kawę, ja nie mam ochoty w ogóle na alkohol. Ja czuję, jaki posiłek jest dla mnie dobry, jaki nie, ale też czuję, kto jest dla mnie dobry wśród ludzi, z którymi się otaczam i nie muszę do tego w ogóle uruchamiać głowy, nie muszę uruchamiać i myśleć sobie, kawa jest niezdrowa albo coś tam. Ja po prostu czuję, że ona mi nie służy.
ale do tego trzeba było ileś czasu tej praktyki, żeby jakby zostać obraną z tych wszystkich, czy to zanieczyszczeń, czy tych warstw i dojść właśnie gdzieś tam głębiej do siebie i poczuć, że kawa faktycznie ma kiepskie wibracje i wcale mi po niej nie jest dobrze, tak? No właśnie, jak nam w tym yoga pomaga kundalini? To nie jest tak, że yoga kundalini powie ci, o, nie pij kawy, tylko właśnie yoga kundalini nam właśnie jak mówisz, obiera i my wchodzimy do takiej świadomości, że tak siebie poznajemy, że po prostu czujemy, nie, to nie jest dla mnie dobre, a kiedyś wcześniej byśmy tego nie odczuwali. My po prostu żyjemy w ogóle, większość społeczeństwa żyje w takim jakby opakowaniu właśnie, w ogóle w takiej znieczulicy i nam się wydaje, bo jest tam gdzieś reklama, bo na przykład picie wina, ja o tym często mówię też, moim zdaniem, jest, ja zresztą jestem, byłam fanką zawsze takiego, wiesz, sobie w piątek pijam kieliszek wina, na mnie było takie fajne, tak sobie ja wina, takie to było to. I ja po prostu zwróciłam uwagę, jakoś rok temu chyba na to zwróciłam uwagę właśnie, jak to jest dla nas, nam programowane. Oglądałam jakiś tam serial, no i w tym serialu było po prostu bardzo dużo scen, gdzie była pokazana atrakcyjna kobieta, i ona po prostu sobie właśnie wieczorem nalewała kieliszek wina i tak jeszcze, wiesz, był w tle, był jakiś tam ocean, coś. I to wszystko powodowało, że jak ja na to patrzyłam, to tak mi się od razu chciało też tego kieliszka wina, bo tak jakbyś chcesz poczuć, rozumiesz? Ja po prostu sobie wtedy... A druga taka rzecz była, bo innym znowuż filmie, akurat wtedy miałam okres, że oglądałam seriale. Inny serial był, że wiesz, ja wtedy byłam na poście w ogóle sokowym i nic to nic oglądam, a tam jest kobieta, która siedzi w hotelu i ona sobie ogląda, wiesz, gazetę przegląda, a ja nagle do mojego męża mówię, ale bym zjadła croissant i chyba powiedziałam jajko sadzone, to była w ogóle wieczór. On tak na mnie spojrzał, mówi, a ty co? A ja po prostu skojarzyłam tą scenę, bo wiesz, w hotelu mi się kojarzyło, że w hotelu zawsze gdzieś na to śniadanie rano, to są te croissanty i w ogóle. I wtedy do mnie doszło, aha, zobacz jaki program. To jest program, który gdzieś tam sobie zapowiedziało było, nie? Więc no, a ta świadomość pomaga mi w tym, że ja jak wypiję, nawet jak sobie pomyślę, ale fajnie, i biorę do ust ten kieliszek wina, i po prostu od razu czuję, jak mnie, że to już, że to nie jest już moje. To nie jest tak. Moje. Nawet przypomnę, wiem może, jak się będę czuła na drugi dzień. Ja nie mówię nawet o dużej ilości, ale już po prostu każde. I jeszcze tak szczerze powiem, że się skuszę się na to czasami. Bo też mi się często pytają osoby, a ty w ogóle nic nie. Nie, oczywiście się skuszę, tylko że za każdym razem ja potem żałuję, potem się bez sensu. Ja teraz. Tak samo mam, wiesz? Właśnie ja teraz po prostu. Mam wrażenie, że po jednym kieliszku wina już następnego dnia mam kaca. Normalnie po prostu czuję, że to mi zatruwa organizm, a przecież kiedyś w ogóle tego tak nie odczuwałam. To jest, niesamowite. A jeśli chodzi o te filmy, to no z kolei dla mnie to najbardziej pamiętam film Czekolada z Juliette Binoche i po prostu przy tym filmie trzeba mieć bombonierkę przed sobą, inaczej się nie da go obejrzeć. Tak, jeszcze z chili, pamiętam, była chyba czekolada z chili, ja tak sobie będę z tego filmu, że tam była chili, więc ja cały czas szukałam tej czekolady z chili, jak ta mieszanka będzie smakowała. No, są teraz takie. Słuchaj, pytanie jeszcze takie na koniec, żeby podsumować jakby z jedzenia i filmu. Przyszłyśmy. Wracamy do jogi kundalini. Dlaczego ona jest taka inna i taka bardzo głęboko działająca? Czym ona się różni jakby od tych wszystkich jóg takich, które mamy, czy tam hatha yoga, czy yangara i tak dalej, bo tego jest mnóstwo, jogi kundalini jest znacznie mniej. Ale tamte jogi ćwiczymy latami i nie mamy takich, no, takich spektakularnych efektów po prostu namacalnych, że tak powiem, z tygodnia na tydzień. Wiesz co, ja nie wiem, znaczy ja wiem, myślę, że wiem, ale tak jednym zdaniem nie odpowiem. W każdym razie ja pamiętam to sama, właśnie u mnie tak się zdarzyło, dlaczego ja szukałam jogi kundalini, bo ja wtedy praktykowałam asztangę i dla mnie to było niewystarczające. Ja potrzebowałam dotknięcia siebie w środku, do poznania tej prawdy i jakoś nie mogłam znaleźć tego w tych innych praktykach. Absolutnie nie krytykując innych praktyk, bo ja wiem o tym, że wiele znam osób, wiem nauczycieli, znam osoby, które praktykują i mają też takie odczucia przy praktyce asztangi jogi. Ale to nie było moje i to nie było mi trochę za wolno pewnie, akurat dla mnie. Więc dla mnie to była taka pierwsza rzecz, która mi dała joga kundalini, to jest ten pobyć ze sobą. Ja nie wiem, pamiętam od tego pierwszego momentu, to zamknięcie oczu podczas praktyki, to ta energia, która płynie tak mocno, my pobudzamy tę energię w środku, jakie te wibracje w środku i to po prostu połączenie ze sobą, taki czas tylko ze sobą,
To jest taka właśnie taka przyspieszony właśnie tryb jakiś taki połączenia ze sobą, więc mi się wydaje, że to było to, że to jest to. Ja nie wiem, takie, ja od razu jak pomyślę sobie yoga kundalini, to mi się kojarzy z takim ciepłem, z takim dobrem, z takim z czasem dla siebie, z takim po prostu procesem tylko ze sobą, który nas uzdrawia, więc mi się wydaje, że to jest takie, no i na pewno to jest związane też z tym, że to są praktyki starożytne, które zostały przekazywane od wielu nauczycieli. One są troszeczkę zmienione dla nas, bo też często się spotykam z tym, że ludzie mówią, że joga kundalini jest niebezpieczna. Szczególnie nauczyciele innych form jogi o tym mówią, bo nauczycieli się nauczycieli od swoich nauczycieli. Ale dlaczego? Dlatego, że joga kundalini wcześniej w Indiach na przykład oryginalnie była przekazywana od nauczyciela do ucznia bezpośrednio i to były inne techniki, to były techniki bardzo mocne, takie, które dla nas nie są, nie jesteśmy na te techniki gotowi. Ale on chyba dopiero mógł od jakiegoś poziomu, że tak powiem, swojego zaawansowania jogicznego uczyć się jogi kundalini, tak, prawda? Tak, te pozycje można było praktykować. Także te pozycje dla nas, ta joga kundalini według jogi Pajana właśnie ona jest przetransformowana dla nas, tak jak mówiłam wcześniej, dla osób mieszkających na zachodzie, mających swoje rodziny i tak dalej. I dla nas jest to wystarczające, nie puścimy wcale więcej, bo dla nas tamta praktyka byłaby, byłaby niemożliwa. Ale właśnie dużo nauczycieli innych form jogi nie wie o tym, że to jest inna jakby praktyka, że ona jest jakby dla nas przystosowana. Mm-hmm. Dlatego też tak straszą tą jogą kundalini, niestety, bo to jest niepotrzebne. No coraz dobra. Jest jej więcej, wiesz, coraz, chociaż może ja się akurat kręcę w takim towarzystwie, ale mam wrażenie, że po prostu wszędzie jest joga kundalini. Tak, myślę, że na pewno też teraz przebywasz więcej w takim tym, to jest na pewno, no ale tak to jest. Miejmy nadzieję, że jest coraz więcej, bo to daje dobro. I teraz nie pamiętam, czy ja odpowiedziałam na pytanie, czy ja skończyłam mówić, bo tak podrążyłam do tego momentu. Słuchaj, pytanie było, co jest takiego specjalnego i czym ona się różni od innych jóg i innych praktyk. Tak. No właśnie mówię, i tam są te wszystkie te praktyki takie, te przepisy takie. Wiesz, to jest też to, tak teraz robisz kurs swój nauczycielski, też wiesz o tym, że my nie robimy nic od siebie. Czyli ja na przykład jak przekazuję wam praktykę, to ja nie zmieniam tej praktyki, bo pomyślę sobie, ale tutaj to dołożę jakieś tam coś, gdzie na przykład w innych formach jogi to jest bardzo częste, kiedy my możemy bardziej być kreatywni i jakby nie przekazujemy oryginału. W asztanga jodze tak nie jest. Asztanga joga też jest właśnie takim oryginałem, tak? Więc tutaj mi się wydaje, że też, a jednak nie da się tutaj ująć, że w dawniejszych czasach, w starożytnych czasach było wiele mądrości. My tej mądrości po drodze trochę straciliśmy i czasami wracając czy do medycyny Ayurveda, czy do różnych innych praktyk takich starożytnych się okazuje, że tam było więcej mądrości niż takiej właśnie nowoczesnej, którą mamy teraz i wracamy do tego, więc jakby możemy zaufać tym wszystkim praktykom i dlatego też trochę ich nie zmieniamy, tak mi się wydaje, bo one działają. No, joga kundalini to jakby mnie w niej pociąga, bo ona zresztą podobnie jak gimnastyka słowiańska, tylko trochę w innym aspekcie, one dają duchowość. I to są takie rzeczy, których my mam wrażenie w tym współczesnym świecie gdzieś to po prostu gubimy. Powiem ci, że ostatnio czytałam taką książkę, którą pisała dziewczyna, która jest terapeutką jungowską i zajmuje się uzależnieniami. Ona wielokrotnie w tej książce mówiła, że wpadanie w uzależnienia w obecnym świecie, jakby tych uzależnień po prostu trudno, mam wrażenie, że większość z nas w jakiś sposób jest uzależnionym, tak? Niekoniecznie w takim sensie, jak my myślimy, że alkoholik, czy tam nie mieć pun, czy coś takiego, no ale lubimy sobie coś kupić do ubrania, nie? No, dokładnie. Nawet diety i różne rzeczy. No dobra, no. No dobra, no właśnie to tych rzeczy jest po prostu mnóstwo. To tylko jak szerzej zobaczymy, co to jest uzależnienie, nie, to możemy. Że takie przywiązanie do tych rzeczy takich materialnych różnych, czy związanych z jedzeniem, czy tak dalej, wynika we współczesnym świecie jej zdaniem, ale jakoś zobaczyłam, że to ma ręce i nogi, z braku duchowości, że my jako ludzie potrzebujemy tej duchowości, a w dzisiejszych czasach Kościół no to trochę już wywalił. Tak, no po prostu gdzieś to nie to, tak, abstrahując od wiary. Popsu, nie potrzebuje nam popsu, bo to byłoby też fajne narzędzie, ale niestety jest popsu. Dokładnie, tak. Więc tej wiary, jakby ta wiara umiera w pewnym sensie gdzieś tam społecznie i że nie mamy, no gdzieś nam brakuje czegoś więcej, tak, uwierzenia w to, że jest coś więcej niż tylko nasze ciało na przykład, nie? I to, czego możemy dotknąć.
I powiem Ci, że spotkałam ostatnio takiego mojego znajomego, którego nie widziałam chyba 2 czy 3 lata, o więcej, kurczę, ze 4 lata go nie widziałam, czyli w ogóle on się załapał na początki prawie, że mojej gimnastyki słowiańskiej. I tak go spotkałam gdzieś tam i popatrzyliśmy na siebie i on mówi: znalazłaś swoją drogę duchową, prawda? Ja w ogóle, ja myślę, to już ode mnie tak bije. No. Po długim niewidzeniu, ale sobie pomyślałam, że tak, że właśnie przez gimnastykę i przez jogę znalazłam swoją drogę duchową i to daje mi to światło, które mam, tą radość życia, to w ogóle niesamowitą przygodę, w której w tej chwili jestem. Dokładnie, dokładnie, to właśnie też to, co mówisz, to bym chciała powiedzieć też, że mi brakowało tej duchowości właśnie w innych praktykach, gdzie od razu znalazłam w jodze kundalini i też często spotykam się z tym, czy mogę praktykować jogę, skoro jestem osobą wierzącą, jak najbardziej, bo właśnie joga kundalini, jeżeli jesteś osobą wierzącą, to tylko tą wiarę twoją pogłębi, bo też często się z tym spotykam. Niestety właśnie w niektórych religiach, katolicka religia często krytykuje jogę, tak? A już nie mówiąc... Ale bo to Kościół, nie religia, wiesz, bo to są dwie różne rzeczy, bo moja mama na przykład jest bardzo wierząca, z Kościołem troszeczkę na bakier, ale jeśli chodzi o Pismo Święte i tak dalej, to czyta, zna i ona, i różne interpretacje takie inne, niekoniecznie kościelne, i jak ona mi opowiada o tym, co odkryła, co przeczytała i tak dalej. Ja mówię: mamo, dokładnie to samo jest w jodze, tylko po prostu to jakby cel, do którego dążymy, jest ten sam tak naprawdę, tylko różnymi drogami. Dokładnie. Super. Cieszę się, że doszłyśmy razem. Tak jest. Aga, strasznie Ci dziękuję. Ja też. Dziękuję Ci. Za tą rozmowę. Miło Ciebie zobaczyć i z Tobą pogadać, a nie tylko z Tobą ćwiczyć. Dziękuję Ci. Też się bardzo cieszę, że mogłyśmy porozmawiać na takie fajne tematy. I słuchajcie, w komentarzu oczywiście do filmu będą namiary na Agę. Aga działa online po prostu w taki sposób, że ja nie wiem, jak Ty to robisz, kobieto. Doba za krótka. Joga kundalini, tyle. Więc podziwiam Ciebie i obserwuję i uwielbiam i dziękuję Ci, po prostu moja wdzięczność do Ciebie i za to, co mi dałaś i dajesz, jest przeogromna. Dziękuję Tobie, a Tobie chciałam też przy okazji już publicznie podziękować za gimnastykę słowiańską. Słuchajcie, ja rok temu zaczęłam gimnastykę słowiańską z Katarzyną na wyjeździe jogowym, zresztą razem na Mazurach moich, znaczy nie na moich Mazurach, na wyjeździe naszym. I też mi tak ta gimnastyka tutaj, więc naprawdę, jeżeli nie ktoś jeszcze to sobie tak tylko zagląda, ogląda, to naprawdę Was namawiam, bo jest to bardzo mocne połączenie z jogą kundalini. Też ma taki swój sens, także dziękuję Ci też i trzymam kciuki, żeby jak się najbardziej rozwijało, żeby jak najwięcej osób tutaj, nasz Słowianek i nie tylko, zaczęło praktykować właśnie gimnastykę słowiańską. Również takie fajne połączenie. Zresztą Katarzyna jest też na moim kursie nauczycielskim, który rozpoczyna się teraz w wakacje, pierwsza edycja, Jestem kobietą, właśnie będzie Twój moduł z gimnastyką słowiańską. Super, właśnie. Też mnie to cieszy ogromnie, że wśród joginek będzie też gimnastyka słowiańska. Nie. Cieszę się. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia, kochana. Dziękuję, do zobaczenia. Satnam. Satnam.